podobno znajduje się w sercu aktywnego Opola. Co to dokładnie oznacza? Sprawdźmy. Cześć, jestem Marcela. Studiuję na czwartym roku fizjoterapii na Politechnice Opolskiej. Ogólnie fizjoterapia u nas na Politechnice Opolskiej bazuje na tej praktyce i tak naprawdę cały czas zajęcia są w pracowniach z leżankami, z wirówkami właśnie, gdzie uczymy się takich technik manualnych lub fizykoterapii. Takie stricte wykłady mamy tylko i wyłącznie poszczególnych przedmiotów i to są też bardzo fajne zajęcia, bo rozmawiamy i prowadzimy bardziej dyskusję, a nie sam wykład. Jeżeli chodzi o sam kierunek, to wszystkim polecam, bo ja sama wiążę przyszłość z tym kierunkiem. I tak naprawdę to chyba ludzie tutaj bardzo mi pomogli i zaszczepili takie ziarenko we mnie, które teraz kiełkuje już od 4 lat. Cześć, mam na imię Paweł. Jestem studentem kierunku wychowania fizycznego. Przyjechałem do Opola z Iwano-Frankowska i ze sportem jest związane całe moje życie. Jeszcze z podstawówki, kiedy z kolegami walczyliśmy, była rywalizacja i do tej pory w sumie się w tym odnajduję. Nasze zajęcia odbywają się na hali między innymi, na sali gimnastycznej, bieżni lekkoatletycznej. Mamy też salę audytoryjną. Aktualnie znajdujemy się na hali sportowej. Dodatkowo mamy do dyspozycji siłownię, gdzie możemy rozwijać swoje poszczególne zdolności motoryczne. Cześć, mam na imię Basia Cicharska. Jestem studentką drugiego roku turystyki i rekreacji na studiach pierwszego stopnia. Wybrałam ten kierunek, ponieważ od zawsze interesowałam się turystyką realizowaną w praktyce. Uwielbiam górskie wędrówki, wycieczki krajoznawcze, kajakarstwo, a nawet wakacje inspirowane przygodą. Wykładowcy na uczelni są bardzo przyjaźni i pomocni. Są również otwarci na studentów i zawsze można na nich liczyć. Idąc na studia, zawsze chciałam wyjechać na wymianę studencką na Erasmusa. Dlatego w październiku wybieram się do Aveiro, do Portugalii. Mam nadzieję, że spełnię swoje marzenia i zdobędą cenne doświadczenie. W przyszłości chciałabym prowadzić swoją własną agroturystykę lub zostać kierownikiem biura podróży. A ze mną jest już pan profesor Dawid Bączkowicz, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, od kiedy właściwie istnieje ten wydział? Wydział niedawno obchodził uroczyste 25-lecie, a obecnie już świętujemy 27 rok funkcjonowania na rynku szkolnictwa wyższego. Jaka jest oferta dotycząca właśnie tego wydziału? Ile kierunków mamy do wyboru? Na wydziale już od dawna prowadzimy 3 podstawowe kierunki. Jest to fizjoterapia, jest to kierunek turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne. To jeszcze zastanawia mnie, gdzie później zatrudnienie znajdują absolwenci właśnie tego wydziału. To właśnie zależy od ukończonego kierunku. I tak, fizjoterapeuci oczywiście zostają najczęściej klinicystami, pracują w szpitalach, w gabinetach rehabilitacyjnych, często zakładają swoje własne gabinety. Z kolei absolwenci kierunku turystyka i rekreacja są poszukiwanymi ekspertami na rynku usług turystycznych. Myślę tutaj głównie o biurach podróży, ale również o różnych ośrodkach, spa, wellness, których obecnie jest coraz więcej. No a oczywiście studenci czy absolwenci już w kierunku wychowania fizycznego najczęściej odnajdują się jako instruktorzy, trenerzy, ale przede wszystkim też nauczyciele wychowania fizycznego, bo uzyskują kompetencje pedagogiczne. I myślę, że też jako znakomici sportowcy. A to oczywiście, to nie jako profesja, jako hobby. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Cześć, nazywam się Maciej Zarzycki, jestem piłkarzem ręcznym, zawodnikiem Gwardii Opole, reprezentacji Polski, od przyszłego sezonu francuskiego klubu Nancy. Na pewno dla chcącego nic trudnego, wszystko jest do pogodzenia, przez różne treningi, mecze, wyjazdy czy zgrupowania często opuszczam zajęcia. Nie mam problemu z tym, żeby zdać kolejny semestr czy zdać przedmiot. Jeśli ktoś naprawdę chce, to jest w stanie połączyć sport zawodowy oraz studiowanie, naukę, tak jak ja jestem przykładem, że studiuję, jestem na drugim roku drugiego stopnia, więc jak widać da się. Politechnika Opolska od 2021 roku jest programem pod tytułem Narodowa Reprezentacja Akademicka.
Jest to w dużym skrócie duże ułatwienie dla sportowców. Ten program polega na tym, że student sportowiec, który spełni wymogi, przysługują mu dodatkowe godziny, które może poświęcić na odrobienie zajęć, na których go nie było, odrobić zaległości z poszczególnym wykładowcą, dzięki czemu będzie mu łatwiej zdać przedmiot i zdać cały semestr. Kolejnym aspektem na naszej uczelni, który jest jednym z najlepszych w Polsce, są stypendia. Jeśli student ma odpowiednie osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, może ubiegać się o stypendium rektora. Sam jestem stypendystą, jestem z niego bardzo zadowolony. Jest to na pewno duże ułatwienie dla mnie jako studenta, jak i dla innych. Zatem jeśli macie smykałkę do sportu, albo też interesują Was podróże małe i duże, albo też chcielibyście poznać tajniki fizjoterapii, to koniecznie powinniście się zainteresować ofertą Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.